Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie 8 najbardziej prawdopodobnych scenariuszy zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Bo to, że ten konflikt się kiedyś skończy, to jest. Pewne, wszystko, co ma swój początek, musi mieć swój koniec. Z drugiej strony, raczej niemożliwe jest to, żeby on się skończył tak, jak nam w mediach głównego nurtu i w przekazach przeróżnych propagandystów usiłują włożyć do głowy. Czyli, że Ukraina ten konflikt bezwarunkowo wygra. W taki sposób, że wyprze Rosję ze wszystkich swoich. Terytoriów, a Rosja się z tym pogodzi i powie: O, Ukraina, dobra, to podaj się, wygrałaś, to proszę bardzo, podpisujemy tutaj pokój, albo nawet naszą bezwarunkową kapitulację. Już nigdy więcej was nie zaatakujemy, bo wy jesteście tacy silni i wspaniali, a my jesteśmy tacy słabi. Ten scenariusz jest praktycznie niemożliwy. Ale pomiędzy tymi scenariuszami jest 8, które moim zdaniem są bardzo prawdopodobne. I chciałbym je z Państwem omówić, i tu jedno bardzo ważne zastrzeżenie. Te scenariusze będę omawiał z bardzo nietypowego dla polskiego YouTube'a punktu widzenia, albowiem będę je omawiał z punktu widzenia polskiej racji stanu, z punktu widzenia korzyści i z... e... korzyści Polski, i Polaków, a także innych narodów, jakie w Polsce zamieszkują z punktu widzenia polskiego interesu, interesu Polaków, interesu pozostałych mieszkańców naszego kraju. Jestem wręcz przekonany, nie tylko mam wrażenie, ale jestem przekonany, że duża część polityków, mediów, a także tak zwanych ekspertów, których ostatnio YouTube bardzo mocno promuje m.in. takiego niezależnego komentatora. Politycznego na usługach Agory. Agora to ci od Gazety Wyborczej, no rzeczywiście strasznie kurde niezależny, albo jak ten drugi niezależny, co powiązany z do rzeczy, tym takim bardzo mocno propisowskim w moim odczuciu czasopismem, no to. Mam wrażenie właśnie, że duża część tych tak zwanych niezależnych twórców, tak zwanych niezależnych mediów, mediów głównego nurtu i tak zwanych polskich polityków, to reprezentuje interes amerykański, ukraiński, niemiecki, ba, niektórzy nawet rosyjski, bo i rosyjskiej agentury w Polsce jest bardzo dużo, ale reprezentowanie polskiego interesu to jest jakiś ewenement, i dlatego też, ponieważ ja będę mówił to z punktu widzenia polskiego interesu, bo dla mnie liczy się interes polski, no to nie zdziwcie się, drodzy Państwo, jeśli na niektóre sprawy będę patrzył zupełnie inaczej niż to widzieliście w telewizji czy u różnych prom po, po, promowanych twórców. A propos promocji, wielka prośba, pomóż mi dotrzeć z tym materiałem do jak największej liczby osób, daj łapkę w górę, napisz komentarz, udostępnij no i powydysyłaj go, komu się da, po Messengerze, powstawaj na, e, na YouTube, na Facebooka, dzięki temu algorytm będzie lepiej roznosił ten materiał i dotrze on do większej liczby osób, a wydaje mi się, że nawet takie proste przesłanie to, że my Polacy mamy prawo kierować się polską racją stanu, a nie być taką bandą romantycznych kolesi, którzy chcą dobrze dla wszystkich: dla Niemców, dla Amerykanów, dla Francuzów, dla Brytyjczyków, dla Ukraińców, dla wszystkich, a o sobie całkowicie zapomi zapominamy, podczas gdy inni kompletnie o nas nie pamiętają. No, drodzy Państwo, wydaje mi się, że powinno do nas wreszcie dotrzeć. Wszyscy dookoła kierują się swoim własnym interesem. Czas, żebyśmy my zaczęli się interesować własnym interesem. Także, drodzy Państwo, może to być dla Was szok, ale moim zdaniem najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że Ukraina na trwałe yy, straci część swojego terytorium i przez to nie będzie w stanie funkcjonować jako samodzielne państwo. Tą moją hipotezę opieram na dwóch rzeczach. Po pierwsze widzę co się dzieje na froncie. Ta kontrofensywa ukraińska idzie mniej więcej tak powoli, jak mnie do odchudzanie się do końca. To prawie że kurde stanęła, nie? Po drugie impet tej kontrofensywy nie idzie na wschód, tam gdzie są te zbuntowane, zajęte przez Rosję republiki ukraińskie, tylko idzie na południe. To wygląda tak, jakby Ukraińcy już porzucili nadzieję, że odzyskają całość swojego terytorium i stwierdzili, że przynajmniej odzyskają Krym. Dlaczego akurat Krym? O tym trochę już mówiłem i niedługo zrobię oddzielny materiał. Krym to kasa. Na Krymie, a w zasadzie, ale kasa nie, nie do końca dla Ukraińców kasa dla koncernów paliwowych niemieckich. Amerykańskich i brytyjskich. My swoich de facto nie mamy. W związku z tym wcale bym się nie zdziwił, gdyby to był taki swoisty deal, bo yy, że Ukraińcy dogadali się z tymi zachodnimi potęgami, że przynajmniej to odbiją, żeby im odpłacić się za to, co Brytyjczycy, Amerykanie, Niemcy im dali. Myśmy dali jak frajerzy całkowicie za darmo, w związku z tym my za to nie dostaliśmy nawet, przepraszam, zawołyń, które nam się należał jak psu zupa, bo przepraszam, należy się za to, że zrobiło się cokolwiek złego, a nie za to, że ktoś się za to zapłaci, no ale my frajerzy oddajemy za darmo, to dostajemy w zamian za to serdeczne groźbę pozwu za to, że nie pozwalamy zalać czy próbujemy nie pozwolić zalać swojego rynku zbożem z Ukrainy, więc wydaje mi się, że Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie coś ugrali. I tutaj należy zwrócić uwagę, że wokół Krymu jest dużo Obszarów gazonośnych. Mówiąc krótko, wokół Krymu da się wydobywać gaz z podwody. I zwróćcie uwagę, że już Ukraińcy zrobili rajd, zajęli platformy gazowe, no, moim zdaniem idą bardzo mocno w tą stronę, że kosztem utraty swo części swojego etnicznego terytorium odzyskają Krym, który <ślam> zawsze etnicznie był bardziej rosyjski niż ukraiński. Bo to oznacza przejęcie kontroli nad zasobami gazu, a te zasoby gazu są wa ważne dla Niemców, Brytyjczyków i Amerykanów. Tak uważam, to jest jedna jedna rzecz, i, i moim zdaniem nie wiem, z tego wynika, że sporą część terytorium będą chcieli, będą chcieli, będą nie tyle chcieli, co porzucą, uznają, że nie dadzą rady wszystkiego odzyskać. Czy właśnie te zbuntowane cztery republiki. A druga rzecz, moim zdaniem, my jesteśmy na ten scenariusz jako Polacy przygotowywani, i dlatego uważam, że on się wydarzy. Jeszcze raz podkreślmy ten scenariusz, brzmi, Ukraina na trwale traci część swojego terytorium i przez to nie jest w stanie funkcjonować jako samodzielne państwo. Być może i ja bym obstawiał tą, znaczy nie tyle, że uważam, że tak się powinno stać, bo żeby nie było wątpliwości, mój wymarzony scenariusz to jest taki, że do tej wojny w ogóle nie dochodzi. Cofamy się do 2020 roku i nie dochodzi do niej. Że, że, że nigdy w życiu ten kraj nie został zniszczony, nigdy w życiu ci ludzie, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej, nie zostali zabici. Nie ma. A najlepiej to, żebyśmy się cofnęli do 2019 i żeby nawet COVID-19 nie było. To, 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 jest, to, 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 jest, to jest coś, co bym chciał. tak? Natomiast obstawiam w sensie, że moim zdaniem jest najbardziej prawdopodobny. Moim zdaniem może być tak, że ten pas tych czterech zbuntowanych republik stanie się samodzielnym terytorium. Ja już to mówiłem jakiś czas temu, chyba z rok temu, że moim zdaniem taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny. Bo to rozwiąże problem zarówno dla Ukraińców, jak i dla Rosjan, bo Rosjanie, po tym jak anektowali formalnie te republiki, gdyby teraz nagle oddali je Ukraińcom, to jest wielka dla nich potwarz. Oni się na to nie będą chcieli zgodzić. Natomiast Ukraińcy no, mają oddać tyle terytorium, tyle dziesiątek, pewnie już setek tysięcy Ukraińców straciło zdrowie i życie na tej wojnie ostatnie co najmniej pół roku tego konfliktu, być może nawet dłużej, nie przynosi wielkich zdobyczy terytorialnych, to jest wzajemne wykrwawianie się zarówno Ukrainy, jak i Federacji Rosyjskiej, więc gdyby miało się zakończyć mniej więcej tak jak teraz, to załońskiego Ukraińcy na taczkach wywiozą, powiedzą, ej, ale skoro i tak nic nie zdobywaliśmy, zdobyliśmy nowego, czy praktycznie nic, to po co umieraliśmy? Po co znosiliśmy my cywile ostrzał? Po co nasi bracia ginęli na froncie? Po kiego grzyba to kurde było? I dlatego Załęski na to nie pójdzie. Czyli Załęski nie może oddać tego terytorium i Putin nie może oddać tego terytorium. Jest sytuacja, w której nie mogą się dogadać. I tutaj powstaje trzecia możliwość. Przychodzi jakaś bratnia siła, która jest bratnia albo przynajmniej nieskłócona zarówno z Ukrainą jak i z Załęskim i mówi ja was rozsądzę. Z tych czterech zbuntowanych republik zrobimy pas ziemi niczyjej kontrolowany przez nas. I to może być na przykład pierwszy obszar kontrolowany przez niezależną instytucję. ONZ, albo jakąś nową, prawdopodobnie nową powołaną instytucję. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby to była w praktyce, gdyby to w praktyce był obszar um, kontrolowany przez jakąś korporację lub grupę korporacji. Jakąś grupę finansową, grupę interesu. A być może czego pff, też nie można wykluczyć, skoro tam praktycznie ludzi już nie ma, bo to jest teren frontowy, raz w jedną, raz w drugą stronę, ziemia całkowicie zniszczona. Ktoś powie, a słuchajcie, a może by tam zupełnie jakiś nowy naród sprowadzić, który będzie oddzielał te dwa zwaśnione narody, ukraiński i rosyjski. Taki, taki pas ziemi nieczyjej, jacyś ludzie, którzy byliby bliscy zarówno Zełeńskiemu, jak i Putinowi jest taki naród, który mam na myśli, który mógłby tam sobie przyjechać. Że się tak wyrażę. Wcale bym się nie dziwił, gdyby ten scenariusz się drodzy Państwo, zrealizował. Najbardziej prawdopodobnym, moim zdaniem, międzynarodowa instytucja, być może prywatna, korporacyjna. Dlaczego w momencie, w którym Ukraina, gdyby Ukraina utraciła te cztery zbuntowane republiki. To przestaje być w stanie funkcjonować jako państwo, bo na terenie tych czterech zbuntowanych republik była większa część przemysłu ukraińskiego. Tam były, pewnie są trochę zniszczone, ale do dzisiaj funkcjonują, ale możliwe, łatwe do odbudowy kopalnie. Przemysł pewnie jest bardziej zniszczony, bo, bo kopalnie są pod ziemią, nie? Przemysł na górze. W każdym razie tam był przemysł, tam były kopalnie. Jeśli dobrze pamiętam, to. Przed wojną, mogę się pomylić, proszę nie bierzcie tego za dezinformację, jeśli się pomylę, tylko po prostu wierzcie mi, że się pomyliłem, ale wydaje mi się, że tam 50% PKB przed konfliktem zbrojnym w 2014 roku pochodziło z tamtych obszarów. Jeśli do tego uznamy, że Krym będzie potrzebował bardzo dużej odbudowy, bo oni go bardzo mocno pokiereszują w momencie, w którym, w momencie, w którym będą go odbijać. A na zasobach naturalnych łapę położą Amerykanie i Brytyjczycy, być może Niemcy, więc Ukraińcy mało z tego będą mieli, pojawi się problem kasy. No bo wiecie, to trochę tak jak za czasów no, II Rzeczpospolitej. Były tereny przemysłowe i były tereny rolnicze. No i te tereny rolnicze dawały dużo do PKB, dopóki z tego rolnictwa było sporo kabzy. A potem przestały, jak to rolnictwo przestało się tak bardzo liczyć. Nie? Ukraina bez tych terenów przemysłowych nie jest w stanie funkcjonować jako normalne państwo. Po prostu nie będą mieli pęgi. I tutaj być może dlatego jesteśmy szykowani na zgodę na zalanie ukraińskimi produktami rolnymi, właśnie w ramach przygotowywania do tego, że Ukraina stanie się krajem czysto rolniczym, bo przemysł trafi do tej, nazwijmy to, neutralnej zony. I że oni go już na trwałe stracą. Więc będą chcieli, wielcy tego świata, rozgrywacze wszystkiego, pozwolić Ukrainie żyć z rolnictwa. Ale wcale bym się nie zdziwił i właśnie śnię na tą właśnie ewentualność, że jesteśmy przygotowywani przez e, tymi flagami ukraińskimi, Unią Polsko-Ukraińską i tak dalej, że powiedzą nam, że musimy tą część Ukrainy, tą taką skarłowaciałą trochę wspierać. Być może właśnie wejdziemy nawet, wejdziemy, zostaniemy wepchnięci w taką jakby unię z tą Ukrainą, gospodarczą, trochę, e, trochę militarną, tego typu rzeczy. Moim zdaniem w tą stronę idziemy. Druga, druga ewentualność to konflikt przejdzie w fazę przewlekłą. Jak po 2014 roku. Ale intensywniej. Po 2014 roku ten konflikt co się tam nie zakończył, co jakiś czas padały strzały z jednej czy z drugiej strony, jakieś tam bombardowania, ostrzały artyleryjskie, tak, z jednej i z drugiej strony, ale to było dość rzadko. Tam był ten 2014, potem były te tak zwane chyba porozumienia mińskie, i to przeszło w taką bardzo zastygłą fazę przewlekłą, no, która trwała do 2022, czyli no tak plus minus 8 lat, nie? trochę mniej niż 8 lat, bo tam to był luty 2002, tam było tak nie do końca w 2014, bo tam jeszcze tam zanim te porozumienia zrobili, to trochę trwało. No ale tak, mniej niż 8 lat, nie? Ale i to była taka faza taka bardziej uspokojona, przewlekła, tam mało co się działo. Co jakiś czas coś się działo i to oczywiście było kropne, bo w wyniku tego czegoś były zniszczenia, ginęli ludzie, no to oczywiście jest złe, ale mało się działo. Więc tutaj przeszłaby w taką fazę przewlekłą, Mniej intensywną niż jest teraz, ale, ale dużo bardziej intensywną niż w 2016-2017, czyli dużo więcej wojsk byłoby na granicy i dużo więcej by do siebie strzelali. Dużo więcej ludzi traciłoby życie, dużo więcej zasobów byłoby poświęcanych na te wzajemne ataki. I tu by było bardzo złe z punktu z, z, z widzenia polskie, z polskiego, bo ta Ukraina musiałaby być cały czas na kroplówce finansowej, militarnej, nie daj Boże ludzkiej. Bo w tym pierwszym przypadku, gdzie Ukraina tam traci część swojego terytorium i tak dalej, zawierają pokój. Więc już przynajmniej do siebie nie strzelają, nie? ludzie nie tracą życia i nie wydają gigantycznych pieniędzy na sprzęt wojskowy. W tym drugim przypadku Ukraina i tak nie ma, ma tego terytorium, no bo to e, terytorium jest objęte strefami walk, nie da się go normalnie eksploatować, a do tego jeszcze potrzebuje gigantycznych ilości pieniędzy na prowadzenie konfliktu zbrojnego, gigantycznych ilości sprzętu i w krótkiej perspektywie czasu wsparcia wojskowego, nie od strony sprzętowej, tylko od strony ludzkiej, mówiąc krótko, wysłaniem tam żołnierzy. Zwróćcie uwagę na dwie bardzo wyraźne rzeczy. Ukraińcom kończą się już poborowi. To widać bardzo wyraźnie z mediów głównego nurtu. Gdyby im się poborowi nie kończyli, to by nie próbowali na siłę ściągać ludzi, którzy uciekli przed poborem za granicą. Jest oczywiste, i to mówiono nam nawet w głównym nurcie, gdy próbował Putin siłą wcielać ludzi do armii, że to powoduje niepokoje społeczne. To jak myślicie, Ukraińcy są tak bardzo różni od Rosjan, że Rosjanie, którzy mieli być siłą wcielani do wojska, bardzo mocno się burzyli i to miało stanowić zagrożenie dla Putina, że będzie nawet wojna domowa, że mu się zbuntują, mimo tego, że tam wcielanych był bardzo niewielki odsetek społeczeństwa, bo wszystkich Rosjan jest bardzo dużo, a, a Ukraińcy, którzy zadali sobie nawet trud, kupili lewe papiery czy lewe zaświadczenie o niezdolności do służby wojskowej, uciekli, e, uciekli z Ukrainy. Nagle, jak zostaną siłą sprowadzeni na Ukrainę i siłą wciągnięci do armii, to nagle uznają: OK, rzeczywiście należało nam się, nie będziemy się buntować? Mi się wydaje, że się będą buntować i to jeszcze bardziej niż Rosjanie. Więc wydaje mi się, że to, że ta opcja jest, Rozważana, a według niektórych mediów głównego nurtu, m.in. Biznes Insidera, już nawet się zaczęło, no to mi się wydaje, że to może być akt desperacji. Nie? Druga rzecz. Od dłuższego czasu nie słychać nic o wielkich bohaterach z tych międzynarodowych oddziałów. Przez dłuższy czas. Byliśmy karmieni opowieściami o, o różnych bohaterach z różnych międzynarodowych oddziałów. Taki, czarny, owaki, tutaj punkty rekrutacji, tutaj tworzenie, wielkie, wspaniałe rzeczy mieli robić. Ba nawet ci Rosjanie walczący pod banderą ukraińską mieli robić jakieś tam rajdy na tereny Rosji, atakować. No, cuda niewidy się działy. Tak od czerwca, lipca nic nie słychać. To co? Nagle ci ludzie byli takimi fantastycznymi żołnierzami i przestali być fantastycznymi żołnierzami, nagle nie odnoszą żadnych sukcesów? No to są tylko dwie opcje. Albo nagle stracili umiejętności, w zasadzie trzy. Albo stracili umiejętności, albo nie żyją, bo polegli. Albo stwierdzili, że już im się znudziło i wrócili. No, dwa ostatnie sprowadzają się do jednego. Nie mają sukcesów, bo ich tam nie ma. W obu tych przypadkach sprowadza się to do jednego. Brakuje, drastycznie brakuje żołnierzy do obsługi tego sprzętu. I dlatego taka wersja przewlekła tego konfliktu jest chyba najbardziej niebezpieczną, może jedną z dwóch, trzech najbardziej niebezpiecznych dla Polski alternatyw, bo nie mam złudzeń, że rząd pisowski wręcz ochoczo. Wyśle nas, żebyśmy wojowali i być może umierali na Ukrainie. Na początku prawdopodobnie ochotniczo, potem pewnie już mniej e, ochotniczo. E, też pamiętajmy, że jeśli ci nasi, że w pewnym momencie. Putin zrobi odwet. Uzna, że Polska się włączyła do wojny. I zacznie nam tutaj Polskę bombardować. I w momencie, w którym to będzie tak, że Rosja by nas napadła tak po prostu, no to my jesteśmy w NATO. NATO musi nas bronić, bo my jesteśmy w sojuszu obronnym. Ale w momencie, w którym My byśmy się aktywnie włączyli po stronie tej wojny i zostali zaatakowani, bo byśmy się zgodnie z prawem międzynarodowym zaangażowali, my aktywnie, czyli de facto my dołączyli do wojny, to wtedy NATO mogłoby powiedzieć: Hej, no, no ale my nie będziemy bronić Polski, bo de facto Polska nie została zaatakowana. To Polska włączyła się sama do wojny, to chyba Polska wiedziała, co robi. I to się za, zaczyna robić naprawdę bardzo, ale to no bardzo niebezpiecznie. Powiedziałbym wręcz tak, turbo niebezpiecznie dla naszego kraju, ale nawet gdybyśmy my tam nie byli bombardowani, atakowani i tak dalej, to sam fakt, że byśmy nie dość, że musieli finansować tę wojnę, dawać sprzęt wojskowy na tę wojnę, to jeszcze w perspektywie jeździć na tą wojnę i być może nawet umierać. To jest to przerażająca wizja dla naszego kraju. Trzeci scenariusz. Konflikt skończy się, wynikiem którego co najmniej jedna ze stron nie będzie zadowolona. I, i powrót do konfliktu będzie tylko kwestią czasu. Czyli sytuacja, w której mogłoby dojść nawet do wersji wymarzonej dla Ukraińców, ale bez tego happy endu, które, którego Ukraińcy nie mówią, a którzy wmawiają nam różni proukraińscy, pro proamerykańscy, propisowscy eksperci. Czyli, że Ukraina dokopie Rosjanom, wyprze ich ze swojego terytorium, ale wbrew temu, co nam się mówi, Rosja się z tym nie pogodzi. Czyli Ukraina odnosi sukces bardzo dobrze. Ja sukcesu Ukrainie życzę. Ukraina została napadnięta, zaatakowana, ma prawo, a nawet powinna się bronić. Rosja napadła, nie powinna tego konfliktu wygrać, chociażby dlatego, żeby inni potencjalni agresorzy dostali informację, że nie warto być agresorem. Tak? Ja jestem człowiekiem pacyfistycznym w tym znaczeniu, że. Niebiernym, czyli że mnie biją, a ja nastawiam drugi policzek, tylko w tym znaczeniu, że ja nikogo nie atakuję, dopóki nikt mi nie zagraża, i uważam, że powinniśmy generalnie pracować, się bawić, rozmnażać i spędzać jak najwięcej czasu z dziećmi, a nie tracić życie na jakichś konfliktach zbrojnych. Chociażby z tego samego, z tego, z tego powodu, no wszyscy agresorzy powinni dostać po łapkach. Natomiast. Tylko dlatego, że ja bym coś chciał, żeby coś się stało, to wcale nie znaczy, że to się stanie. No, nie żyjemy w świecie magicznym. Myślenie magiczne występuje głównie u propagandystów i tylko w ich mózgu. Nie ma zdolności sprawczej. Propagandyści by coś tam sobie wymarzyli, propagandyści gadają, że tak będzie, ale to wcale nie znaczy, że tak będzie. No, tym się różni od propagandystów. Ja bym pewnych rzeczy chciał, ale sobie zdaję sprawę, że moje chciejstwo nie ma sprawczości. Tylko jeszcze musi być... Pewne realne działanie, które w tym wypadku nie ma szans zaistnieć. Czyli konflikt kończy się w jakiś taki sposób, w którym co najmniej jedna ze stron nie jest zadowolona z tego konfliktu, Na przy... tego wyniku. Na przykład wersja najbardziej optymistyczna dla Ukrainy: Ukraińcy gonią kota Rosjanom, wypierają Rosjan ze swojego terytorium. I konflikt się kończy, bo Ukraińcy mówią, no dobra, no to osiągnęliśmy wszystko, co chcemy. Adie. No ale i Rosjanie też mówią, no dobra, no to skoro adie, to adie. Kończymy konflikt. Ale nie godzą się z tym, yy, z tym, co się stanie, tylko zaczynają się zbroić i za 2-3-4 lata ta atakują Ukraińców znowu. Zaraz powiem, dlaczego to jest turbo niebezpieczne dla Polski. Druga opcja. Ukraińcy, wiedząc, że Zachód ma już powoli dość wspierania ich, albo też, że dochodzą do bariery, której Zachód jednak nie przekroczy i nam nie pozwoli, czyli wysyłanie ludzi na ten konflikt, podpisuje pokój z Federacją Rosyjską, oddając im część swojego terytorium. Nie, że będzie terytorium Niezależne, tylko że Ukraina się zrzeka. Na przykład zrzeka się tych czterech, się tych czterech mm, republik, być może tych czterech republik i Krymu. Ale w tym momencie znowu Ukraina trochę oszukuje i zawiera pokój, ale w złej wierze. I nie mówi, że ona zawiera ten pokój tylko na chwilę. Tylko po prostu, że zawiera pokój, a tak naprawdę zawiera go tylko na chwilę i wykorzystuje ten czas do tego, żeby się zbroić i potem rozpocząć znowu odzyskiwanie tego swojego terytorium. Oba te sytuacje są dla Polski szczególnie niebezpieczne. Dlaczego? Mam tutaj zapisany taki punkt. Niebezpieczny, mega niebezpieczne ze względu na gwarancję. Jakie zapewne damy Ukrainie. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, i teraz znowu z tym, w tym wypadku rosyjscy propagandyści się na mnie wściekną, no ja wszystkim propagandystom podpadam, takie życie wywalone. Jedyne na opinii, kogo mi zależy, to Was, moich widzów, to Wy mi płacicie nie, żadne PiS, TVP, TVN, Rosja, Izrael, Stany Zjednoczone Wy mi płacicie, jak nie przewijacie reklam. I wobec Was jestem lojalny i Waszym interesem się kieruję. Z punktu, to, to mówię coś, co ci rosyjscy propagandyści zaraz się wkurzą. Ukraina z polskiego punktu widzenia powinna wejść do NATO. Dlaczego? Bo jak wejdzie do NATO, to jeśli Ukraina się wpierdzieli w kolejny konflikt zbrojny, to albo będzie jej bronić całe NATO, albo NATO, nie chcąc być wciągnięte w ten konflikt, nie pozwoli nam się wyrwać przed szereg i bronić Ukrainy samemu. Czyli albo będziemy walczyć po stronie Ukrainy wszyscy, albo nikt. Oczywiście najlepiej byłoby nie walczyć w ogóle, bo ja osobiście uważam, że wpierdzielanie się w jakąkolwiek wojnę jest złe. No ale już lepiej wpierdzielić się ze wszystkimi, niż być samemu w kopanym. Alternatywą dlatego jest bycie w samemu. Jeżeli Ukraina nie wejdzie do Konfliktu zbrojnego, nie wejdzie do NATO, to dostanie jakieś gwarancje bezpieczeństwa. I na stówę dostanie gwarancję bezpieczeństwa od Polski. Na stówę. Pewnie też dostanie od jakichś innych krajów. Pewnie od krajów nadbałtyckich, które nie stanowią większej realnej siły militarnej, bo są po prostu małe, biedne w tym znaczeniu, że ponieważ. i mają mało ludności. Więc siłą rzeczy nie są w stanie wystawić dużej armii. Pewnie też jakieś kraje zachodnie. No i prawdopodobnie te kraje zachodnie, w przypadku gdyby Ukraina została znowu napadnięta albo sama sprowokowała jakiś konflikt, prawdopodobnie się do tej Ukrainy wypną. Dlaczego tak twierdzę, że Zachód nie spełni gwarancji bezpieczeństwa względem Ukrainy? A no dlatego, że Ukraina już kiedyś gwarancję bezpieczeństwa miała. W zasadzie formalnie to cały czas ma na przykład rosyjskie, no to Rosjanie pokazują bardzo, jak szanują gwarancje bezpieczeństwa, które udzielili Ukrainie. Zatakowali ich. To jest chyba największa możliwa forma złamania gwarancji bezpieczeństwa, napaść na kogoś, komu się tych gwarancji udzieliło. E, podobnie zresztą, yy, prawda, tam jeszcze i Amerykanie udzielili tych gwarancji i tak dalej. Czyli teraz, gdyby Amerykanie mieli honor, to powinni po tym, jak Ukraina została zaatakowana przez Rosję, wkroczyć tam swoimi wojskami Ukrainę bronić. No nic takiego nie miało miejsca. Wręcz tuż przed atakiem Rosji na Ukrainę, e, amerykańskie wojska spierdzielały jeden przez drugiego z terytorium Ukrainy. Wiedzieli, że Ukraina zostanie zaatakowana i uciekali. To jest zaprzeczenie gwarancji bezpieczeństwa. Powinni tam jechać i walczyć za Ukrainę. Nie mieli ochoty. Skoro więc już raz złamali gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy, to prawdopodobnie złamią to znowu. My nie złamiemy. Prawdopodobnie, gdyby Ukraina po takiej przerwie znowu znalazła się w, yy, w konflikcie zbrojnym, to my byśmy natychmiast weszli w ten konflikt zbrojny i by powiedziano nam, że Amerykanie i inni to też zaraz wejdą. Albo może tamci nawet formalnie by cały czas weszli. Prawdopodobnie sytuacja mocno przypominałaby 39. My byśmy walczyli i umierali. A tamci by robili działania bardziej pozorowane. To jest. Dlatego taka, takie zakończenie tego konfliktu bez rozstrzygnięcia sytuacji, w której co najmniej jedna, być może nawet dwie strony byłyby niezadowolone i chciały dogrywki, jest dla nas szczególnie niebezpieczna, bo w tej dogrywce my prawie na pewno weźmiemy udział. A ja już podkreśliłem jeszcze raz, kieruje się polską racją stanu, a z punktu widzenia polskiego interesu. Branie udziału w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym jest niedobre. Nie powinniśmy brać udziału. Tym bardziej w cudzej wojnie. A taka wojna to byłaby, no. no drodzy Państwo, no, zależy, kto by ją roz, roz, rozpętał, tak. Albo rosyjska, albo ukraińska. Ech. Dalej. Kolejny scenariusz też niebezpieczny, choć paradoksalnie trochę mniej. Konflikt się zaogni lub nawet przerodzi się w konflikt zachód versus BRICS. Z punktu widzenia interesu światowego to jest najgorsza opcja. I czyli idziemy w stronę konfliktu globalnego. Nie, że jeszcze mam, że już mamy konflikt globalny, tylko że idziemy w jego stronę. Konflikt się zaagnia Agni, za idzie coraz bardziej w stronę, czyli coraz więcej tam. Większe zaangażowanie, coraz, bardziej, coraz więcej krajów i tak dalej, i idzie nawet w stronę otwartego konfliktu Zachód BRICS. Z punktu widzenia Zachodu, fatalna rzecz są wciągnięci w wojnę. Z punktu widzenia Polski fatalne, bo my jesteśmy wciągnięci w wojnę, ale przynajmniej nie sami. W związku z tym nie ma niebezpieczeństwa, że zachód będzie sobie dzielnie walczył do ostatniego Polaka. I że my będziemy trochę w takiej podobnej sytuacji jak teraz Ukraina. Ja, broń Boże, nie twierdzę, że, że Zachód walczy do ostatniego Ukraińca. Nie twierdzę, tak. Tak mówią ruscy propagandyści. Ja tak nie mówię. Natomiast z... byłaby analogiczna sytuacja, czyli że tak jak teraz, Zachód wspiera Ukrainę pieniędzmi, sprzętem, radą, danymi wywiadowczymi, tak by nas wspierali, sprzętem, Pewnie trochę pieniędzmi, trochę danymi wywiadowczymi, przy czym nas by prawdopodobnie wpierali trochę bardziej roztropnie, czyli mniej dawali, a bardziej pożyczali. Tak żeby potem przejąć nasz kraj za długi. Sytuacja no fatalna, tak? Bo wtedy taki zachód jakby de facto ko czerpał korzyści z naszego nieszczęścia, bo nasi młody po Polacy wyjechaliby do Niemiec pracować na Niemców, korzyść dla Niemiec byśmy jednocześnie się zadłużali korzyść, no i no to oni by nie mieli motywu, żeby nas wspierać w kierunku zakończenia tego konfliktu, tylko mieliby motyw, żeby ten konflikt przewlekać. Gdyby zaś z, sami znaleźli się w tym konflikcie, to mieliby motyw, żeby go jak najszybciej zakończyć. I z tego też powodu, z ich punktu widzenia otwarty konflikt Zachód-BRICS, to jest najgorsze, co może być. Z punktu widzenia nas, Polaków, jest to opcja zła, ale mniej zła niż opcja, w której po prostu my jesteśmy wepchnięci w ten konflikt, a Zachód sobie siedzi i się patrzy. Kolejny prawdopodobny scenariusz. Do konfliktu dołączają kolejne kraje, głównie Polska, czyli realizuje się przepowiednia Bartosiaka. Przypomnę, że pan Bartosiak to jest tak bardzo niezależny ekspert, że był chyba kierownikiem, czy nawet dyrektorem, albo prezesem spółki, która budowała CPK, czyli czołowy pisowski projekt. No to bardzo niezależny od, od pisowców. To po prostu szczyt niezależności, drodzy Państwo. Ja przypominam, że na przykład jak um, jak na przykład, wiecie, ktoś na przykład mnie utrzymuje, daje mi zarobić, o to jest po prostu szczyt niezależności od tego kogoś. Ja najbardziej jestem niezależny od Państwa, bo jak Oczywiście żartuję, tak? Jestem całkowicie zależny od Państwa. Jeśli by Państwo na przykład przestali oglądać reklamy na kanale wideoprezentacje, bo to ja muszę przestać, robić te, muszę przestać działać. Bo ja działam dzięki Państwu. Muszę zarabiać pieniądze, żeby żyć, żeby móc utrzymać rodzinę i prosta piłka. YouTube płaci za reklamy nieprzewinięte lub przewinięte po minucie, jeśli reklama jest dłuższa niż minutę. Więc to Państwo swoją decyzją, czy przewinąć reklamę, czy obejrzeć, decydują, czy ja dostanę pieniądze za swoją pracę na YouTubie, czy nie. Jeśli by Państwo masowo przestali mnie oglądać, no to ja muszę skończyć swoją działalność. Jestem całkowicie od Państwa zależny. Od Państwa. Całkowicie. No, tak samo sorry, ale jestem przekonany, że. <słuch> Pan Bartosiak, no, od pisowców nie był niezależny. Jak był, bo moim zdaniem, był jednym z ich ludzi, i dlatego mu powierzyli taką bardzo ważną funkcję. No i przypominam, przepowiednie pana Bartosiaka, ona była jeszcze z zeszłego roku, nie wiem nawet czy nie z, 2000, nie, z 2020. Wtedy jak media głównego nurtu bardzo mocno straszyły, że Putin może wysłać na nas atomice. Wtedy pan Bartosiak dał taką przepowiednię, że on by się tą atamicą nie, nie bał, tylko on by się bał tego, co się stanie, jak kontrofensywa ukraińska się załamie, jak Ukraina zacznie mieć problemy z rekrutem. I powiedział, że wtedy Amerykanie dorzucą nas do tego konfliktu. Jako po, po prostu tak, jakbyśmy byli kurde zasobem, którym można tak po prostu decydować, pomiatać i który nie ma kurde nic do powiedzenia. Przerażające. Zwłaszcza, że pan Bartosiak no, mówi po polsku, chyba jest Polakiem chociaż. Niektórzy mówią, że ma dwa paszporty, ale nie wchodźmy w takie rzeczy. Ehm, no tak, tak podchodzi do własnego narodu, przerażające. No ale tutaj mówię, że ta przepowiednia by się zrealizowała w tym scenariuszu. Czyli, że Ukraina cały czas walczy, Ukraina nie jest w stanie już walczyć sama i jacyś. Znajdują się jacyś, przepraszam, powiem to dosadnie frajerzy, którzy decydują się dołączyć do konfliktu zbrojnego po stronie przegrywającego. To jest coś irracjonalnego. No, nigdy nie dołącza się do konfliktu po stronie przegrywającego. Jeśli już, to po stronie zwycięzcy, żeby podzielić po, e, po łupy, nie? A tu po stronie przegrywającego by, by było dołączenie. Najprawdopodobniej no pierwszym frajerem, który by się na to zgodził. Byłaby Polska, a w zasadzie pisowcy by się zgodzili w naszym imieniu, a my nie mieliśmy wystarczająco dużo jaj, żeby zaprotestować. Prawdopodobnie tuż przed taką sytuacją zaczęłyby się masowe aresztowania ludzi, takich jak ja, którzy mają odwagę kierować się polskim interesem, po to, żebyśmy no nie próbowali mówić, że włączenie się w ten konflikt zbrojny jest wbrew interesowi polskiemu i że nie powinniśmy tego robić. Także gdyby, drodzy państwo, tak się zdarzyło, że ja i jakieś ewentualnie podobne mi osoby nagle znikną albo się dowiecie, że nie wiem, wjechała mi do chaty jakaś tam żandarmeria wojskowa i znalazła 5 kilo koksu, które sama przyniosła albo wrobiliby mnie w cokolwiek innego, o to wiecie, że niedługo będziemy wypchnięci w konflikt zbrojny. Że takim bezpiecznikiem państwa jestem, niestety. Tak, przyszło żyć w takim kraju, w którym mówienie prawdy, niestety, jest bohaterstwem, które opatrzone jest bardzo wysokim ryzykiem. czego wspomnijcie mnie tam. Jakąś dobrą myślą. Kolejny, kolejna, kolejny scenariusz. Nowa zimna wojna. Czyli ten konflikt doprowadza do takiego trwałego podziału świata na obóz wschodni i zachodni, a w zasadzie obóz tak zwanego globalnego południa i stary tak zwany zachód, czyli Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada, stare kraje. Przepraszam za wyrażenie: ździadziałe, rozleniwione. I tu się pojawia ten wielki problem, czyli w tej nowej zimnej wojnie to my jesteśmy za żelazną kurtyną. To my jesteśmy odizolowani od reszty świata, to my stajemy się kansenem. Y, gospodarczym i technologicznym między innymi za sprawą y, między innymi za sprawą tego, jak to się nazywa, ehm, e, Wszystkich Fit for 55 i innych tego typu rzeczy, które sprawią, że nasza gospodarka będzie dołować. Oraz za sprawą tego, że nau nasi naukowcy, zamiast się zajmować prawdziwą nauką, to się zajmują e, szukaniem wytłumaczeń dla różnych bredni, takich jak na przykład to, e, jakim cudem obniżanie się średniej temperatury rocznej jest. E, Zostawmy, bo teraz mam wrażenie, że zaraz po tym, zaraz że zacznie ostry propagandyzm klimatyczny, by mi za to zdanie mogli skasować nawet kanał. Wiadomo o co chodzi. Oni będą mieli będą tymi z silną gospodarką, z, z wolnym społeczeństwem, wolną nauką, wolnym przepływem kapitału, wolnym przepływem idei, a my będziemy tym zaściankiem za żelazną kurtyną, który po prostu będzie skazany na powolną degradację. Straszna wizja, ale z punktu widzenia Zachodu fatalna, z punktu widzenia Polski zawsze trochę lepsza niż unicestwienie w czasie konfliktu zbrojnego, choć najlepiej by było, żeby też się w to nie wepchać, prawda? Co tam mamy dalej. Rosja dogada się ponad naszymi głowami z Niemcami, czyli scenariusz zdrady. Na końcu mamy dwa scenariusze zdrady. Pierwszy scenariusz, zdrada niemiecko... Rosyjska. Rosja dogada się ponad naszymi głowami z Niemcami, a być może nawet i z samą Ukrainą, a my zostaniemy jako wysepka amerykańska wśród pośrodku. Niemcy próbują prowadzić politykę niezależną od Stanów Zjednoczonych. Zwróćcie uwagę, że Niemcy wcale tych Stanów Zjednoczonych jakoś tak bardzo nie lubią. Politykę względem Ukrainy prowadzą bardzo mocno na zasadzie dużej ilości gadania, małej ilości robienia czegokolwiek. Bardzo dużo gadają, że tego sprzętu tam na Ukrainę wyślą, w rezultacie wysyłają jednak dużo mniej. Taka ta polityka Niemców między względem Ukrainy jest taka bardzo mocno asertywna, taka powiedziałbym wręcz turbo asertywna, nie? Ech. Do tego jeszcze zwróćcie uwagę, że Niemcy wcale nie są jakoś zwolennikami Stanów Zjednoczonych. Niemcy wręcz chyba nawet próbowali się swego czasu pozbyć wojsk amerykańskich ze swojego terytorium. No takie bym powiedział, no takie no, takie pojedejście takie bardzo. Autonomiczne względem Stanów Zjednoczonych. Nie twierdzę, że tak będzie, to jest mało prawdopodobny scenariusz, ale prawdopodobny, że Niemcy uznają, że dla ich dobra będzie dogadanie się z Rosją i wejście w konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie nie wejdą w konflikt militarny z Europą, to jest oczywiste. Ale konflikt czysto gospodarczy, finansowy, myślicie, że to jest niemożliwe? Ja przypomnę, że Unia Europejska jest na wojnie gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy taki bardzo mocno, bym powiedział, schizofreniczny układ Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Z jednej strony jesteśmy wielkimi sojusznikami, a z drugiej strony walczymy gospodarczo i finansowo. Więc to wcale nie jest takie możliwe. Przypominam, że Niemcy i Rosjanie już się kiedyś dogadali ponad naszymi głowami. Pakt ribbentrop mołotow i tak, teraz ktoś powie, to nie Niemcy i Rosjanie, tylko Związek Radziecki i Trzecia Rzesza. Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Ja znam ten mem. To nie Niemcy, to krzyżacy, to nie Niemcy, to prusacy, to nie Niemcy, to naziści. Niemcy najbardziej, najbardziej niewinny yy, naród na świecie. No, oczywiście. Macie 100% racji. Inaczej się nazywali, ale już raz się dogadali. Niewykluczone, że się dogadają znowu, bo będą mieli w tym interes. I wtedy my byśmy zostali, być może z kilkoma innymi krajami z regionu, a być może nie, taką amerykańską enklawą w Europie między Europą Zachodnią a Europą Wschodnią. Byśmy byli takim Izraelem, ale nie w tym znaczeniu, żebyśmy mieli gigantyczną pozycję na arenie międzynarodowej, tak jak ma Izrael, gigantyczną pozycję dyplomatyczną, że mielibyśmy bardzo dużo pieniędzy, bardzo dobrą naukę i bylibyśmy bardzo mocno wspierani finansowo i militarnie przez Stany Zjednoczone, tylko żebyśmy byli otoczeni wrogami, którzy nas nienawidzą. Fatalna wersja. No i kolejna wersja. Trochę mniej zła, ale za to bardziej prawdopodobna. USA zdradzają. Eee, Stany Zjednoczone postanowią po prostu zdradzić Ukraińców i zostawić ich samych sobie. Mówisz, że niemożliwe? <laughs> Bardzo prawdopodobne. No, znaczy, nie jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz, ale jest to scenariusz prawdopodobny. Stany Zjednoczone będą wspierały Ukrainę tak długo, jak uznają, że jest to w ich interesie. No, może o jeden dzień dłużej, bo jeszcze trzeba potem przygotować plan wyjścia i kilka innych tego typu rzeczy. Nie, nie, nie oszukujmy się. Stany Zjednoczone wspierają Ukrainę, bo im się to opłaca, bo to jest w ich interesie. Jak ten interes się skończy, to przestaną ich wspierać. Stany Zjednoczone mają bardzo długą historię zdrad. Kurdowie. W którym roku Stany Zjednoczone zdradziły Kurdów? Piszcie w komentarzu. Przypomnę, że rękami Kurdów Stanom Zjednoczonym udało się mocno pokonać Państwo Islamskie. Państwo Islamskie, za którego powstanie ponoszą pełną odpowiedzialność. Wynika to wprost z ówczesnego ze słów kandydata, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, to Donald Trump w czasie debaty przedwyborczej z Hillary Clinton wprost przyznał, że to Stany Zjednoczone doprowadziły do powstania państwa islamskiego. Jeśli wcześniej powiedziałem al to przepraszam, chodziło oczywiście o państwo islamskie. Tym, że zdestabilizowały Bliski Wschód, zrobiły tak zwaną arabską wiosnę, tym spowodowało powstanie państwa islamskiego. Państwa islamskiego. Potem, żeby sobie z nim poradzić, wykorzystali ręce Kurdów, którzy de facto to Kurdowie wygrali wojnę z państwem islamskim. W ramach tego wywalczyli sobie kawałek swojego terytorium, które Amerykanie oddali Turkom. Tak. Turcy wjechali swoją, swoim wojskiem na terytorium Kurdów, wywalczone przez Kurdów, i Trump, wówczas prezydentem był Trump, wywalczył pokój dla swoich wielkich sojuszników i przyjaciół kurdów. Wiecie, jak ten pokój, który był przedstawiany w dużej części polskich mediów głównego nurtu jako wielkie zbawienie dla kurdów, które załatwił im Biden było przedstawiane? A w ten sposób yy, właśnie tak było przedstawiane, wiecie jak wyglądało? De facto bardzo to upraszczam, że kurdowie mają yy, kurdowie mają yy, Uciec z tego terytorium, które Turcy chcą zagarnąć, żeby Turcy mogli je zagarnąć bez jednego strzału. Za to, yy, za to yy, Turcy obiecują nie strzelać, do ucie nie strzelać w plecy uciekającym Kurdom. Drodzy Państwo, to nie było wynegocjowanie pokoju, to było wynegocjowanie kapitulacji. No, na tej zasadzie, jakby Amerykanie wynegocjowali pokój, Ukraina, przepraszam, Polska, Polska, Rosja, to by, nam to by nam załatwili, że jak będziemy uciekać do Niemiec, to Rosjanie nie będą nam strzelać w plecy. No po co mieliby marnować amunicję? Bez sensu. Mam nadzieję, że widzicie, że zdrada w, u Amerykanów, przepraszam, w sensie Stanów Zjednoczonych jest dość częsta. I bardzo często sojusznicy amerykańscy źle kończą. Lista sojuszników amerykańskich, których, a w zasadzie agentów, między innymi nawet amerykańskich, między innymi amerykańskich agentów CIA, którzy bardzo źle skończyli, a których nazwiska możecie znać, tylko sobie nie zdawać sprawy, że to byli agenci amerykańscy. Kaddafi. Tak. Zanim stał się bardzo znienawidzony, to był wręcz bywalcem europejskich salonów zachodnich. Dalej taki pan Osama Bin Laden, że on był wyszkolony przez CIA. No, do walki ze Związkiem Radzieckim potem się wziął i zbuntował. No, generalnie dużo sojuszników amerykańskich bardzo źle skończa, tych agentów amerykańskich, zwłaszcza CIA, to, to strasznie źle skończy. Dlatego też ja osobiście uważam, że my powinniśmy się kierować wyłącznie polską racją stanu, trochę humanitaryzmem, ale jeśli nie przeszkadza rac polskiej racji stanu, a nie być romantykami, bo romantycy, zwłaszcza w kontaktach z Amerykanami, no źle kończą. Także scenariusz, w którym Amerykanie dochodzą do wniosku, że im się bardziej opłaca zdradzić i zostawić Ukraińców samym sobie, jest całkiem realny. Zwłaszcza, że w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych będziemy mieli wybory, w Wyborach, jeśli nie pójdzie siedzieć, to prawdopodobnie wygra Trump. Trump to ten, który zdradził Kurdów. I może powiedzieć bardzo prosto, na tej samej zasadzie. Zwłaszcza, że Trump już teraz mówi, że ten konflikt zbrojny na Ukrainie trzeba jak najszybciej zakończyć i tak dalej. No to jak ten konflikt zbrojny na Ukrainie można. On mówi, że go zakończy w dobę po, po, po zostaniu prezydentem. To jak można w dobę po zostaniu prezydentem zakończyć ten konflikt? No, na tej samej zasadzie, jak zakończył konflikt turecko-kurdyjski. Yy, turecko sprzedać Kurdów. I na tej samej zasadzie może sprzedać Ukraińców. To też nie jest fajne dla Polski. Dlaczego? No, bo zostaniemy z ręką w nocniku, tak jak zwykle kończą sojusznicy amerykańscy, na przykład Kurdowie, i oczywiście najbardziej z ręką w nocniku zostaną Ukraińcy ale my byliśmy ich największym sojusznikiem w Unii Europejskiej. I po pierwsze, ci Ukraińcy, którzy zostaną, być może, ja nie twierdzę, że tak będzie, ale być może, to jest tylko jeden z wielu scenariuszy. I to najbardziej prawdopodobnych w ogóle z tych scenariuszy są setki. Wcale nie twierdzę, że ten scenariusz jest prawdziwy ani, a, i nie jest najbardziej prawdopodobny. Ale gdyby ten scenariusz się zrealizował... To Ukraińcy mogą mieć będą mieć pretensje. Na początku będą mieli po prostu pretensje, tak? że oni oddawali krew, w sensie, że ginęli, eee, że, są, że tracili zdrowie i życie. Tam są już prawdopodobnie setki tysięcy kalek, którzy w tej chwili prawdopodobnie siedzą po różnych szpitalach, no ale jak się konflikt skończy, podleczeni zostaną wypuszczeni. No i Będą chodzić po ulicy o kulach, albo bez ręki, bez nogi, bez kawałka twarzy, jeździć na wózkach inwalidzkich. Inni będą patrzeć i będą widzieć, jak wielką krzywdę poniósł ich naród w wyniku tego rosyjskiego konfliktu, rosyjskiej napaści. Tylko ludzie mają tak, tak. Że lubią mieć pretensje nie do tych, co trzeba, i obwiniać nie do tych, co trzeba. Ja często na przykład to widzę na YouTube, jak ja na przykład czytam komentarze hejterskie względem mnie, że ja o czymś powiedziałem. Ale to jest prawda, co ja powiedziałem. I to jest. Ale pretensje są do mnie, że to powiedziałem, bo ktoś nie chce tego słyszeć, bo. Bo prawda jest nieprzyjemna, prawda jest niewygodna i ten ktoś chce, żeby było inaczej. I on zamiast mieć pretensje do tych ludzi, którzy zrobili, że jest tak jak jest, jak mu się nie podoba, to on ma pretensje do mnie, że ja mu mówię, jak jest. Wiecie, to jest trochę tak jak przykładowo. Ktoś sprawi, że jesteś gruby, bo ci na przykład niezdrowe żarcie podtyka pod nos. No i jesteś gruby, a ktoś inny ci powie, że jesteś gruby. To do kogo powinnyś mieć pretensje? No, przede wszystkim do siebie, że jesz. Niezdrowe żarcie, nie ruszasz się i tak dalej. W drugiej mierze do tego, kto cię do tego nakłaniał, żeby się tak zachowywał. A, dopiero, a, a ty masz pretensję do tego, kto ci stwierdza fakt, że jesteś gruby, nie? I na tej samej zasadzie mogą mieć. Ukraińcy będą mieli pretensje, że tak wiele poświęcili, i zostali z ręką w nocniku. Powinni mieć pretensje do tych, którzy ich z tą ręką w nocniku zostawią. Ale w praktyce będą mieli pretensje do tych, którzy będą pod ręką. A pod ręką jesteśmy my, Polacy. Rozumiecie? To tak jak na przykład często ludzie mają pretensje do urzędników skarbowych za to, że polskie prawo fiskalne jest napisane przez, przez kogoś, co się wydaje, że pisał to kretyn. No ale dlaczego oni mają pretensje do e, urzędników skarbowych, skoro to politycy piszą? Mm. Politycy piszą te prawo, to czemu oni mają pretensje do urzędników? Bo to urzędnicy są blisko, z politykami nie mają kontaktu. Polityków widzą w telewizji, a urzędnika skarbowego mają w urzędzie i z nim gadają, i dlatego go nienawidzą, i dlatego mają do niego pretensje. Tak samo ci Ukraińcy powinni mieć pretensje do tych, którzy ich uleją, czyli na przykład Amerykanów. Ale Amerykanie są za wielką wodą. A my jesteśmy tu. Poza tym byliśmy bardzo mocno zaangażowani we wszystko, co Amerykanie robili. I jeszcze raz podkreślę: ja nie twierdzę, że Amerykanie Ukraińców sprzedadzą. Nie twierdzę. Zwracam tylko uwagę, że biorąc pod uwagę, że wybory z dużą dozą prawdopodobieństwa wygra Trump. Na jesieni, chyba w październiku 2024, że z dużą dozą prawdopodobieństwa te wygląda, wybory wygląda Trump, że Trump jest zwolennikiem zakończenia wojny na Ukrainie natychmiast, że w ten sposób można ją zakończyć tylko sprzedając Ukraińców i że facet już raz sprzedał swoich sojuszników, Kurdów. No to, drodzy Państwo, prawdopodobieństwo, że sprzedał Ukraińców jest całkiem duże. Oby, drodzy państwo, do tego nie doszło, oby ten konflikt zbrojny zakończył się jakimś cudem, w taki sposób, że będzie GITES. Natomiast najbardziej prawdopodobne scenariusze z punktu widzenia interesu polskiego, stąd też sporo tych rzeczy, które ja tutaj mówiłem, było inaczej zupełnie przedstawione niż np. u propagandystów amerykańskich, bo to jest polski interes, a nie amerykański, przedstawiłem. Co wy na ten temat myślicie? Bardzo proszę. Żebyście pisali w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!